Dziękuję Państwu. Pamiętajcie, że nie byłoby tutaj nas i nie mielibyśmy za sobą tych czterech lat, dobrych czterech lat, a także i tych poprzednich, kiedy ciężko walczyliśmy o zwycięstwo, gdyby nie Lech, gdyby nie mój brat. Pamiętajcie, że nas było dwóch, został jeden, ale warto pamiętać o Lechu, trzeba o nim pamiętać. Bez niego by nas to nie było. Szanowni Państwo, ja może troszeczkę wbrew temu, co mówił przed chwilą tutaj Pan, który prowadzi nasze spotkania tak pięknie we wszystkich ośrodkach Małopolski, zacznę od tego, co było. 4 lata temu nie byliśmy pewni ani zwycięstwa, ani tego, czy program, który przygotowywaliśmy, można powiedzieć w jakimś sensie przez lata, bo pierwsza jego wersja powstała w 2008 roku, czy ten program będzie zrealizowany. I to nie tylko dlatego, że nie byliśmy właśnie pewni zwycięstwa, ale także dlatego, że nie wiedzieliśmy, czy z tego imposybilnego, czyli niezdolnego do działania systemu, z tego zastoju, z tego morza patologii różnego rodzaju, także w sferze finansów publicznych, uda się Polskę tak łatwo wyciągnąć. Postanowiliśmy zaryzykować. Postanowiliśmy dokonać różnego rodzaju posunięć. Wysunęliśmy na czoło panią premier Beatę Szydło, którą Państwo tutaj słusznie bardzo gorąco witali, bo naprawdę ma ogromne zasługi, jeśli chodzi o nasze sukcesy. I zwyciężyliśmy, ale ta niepewność pozostawała. Mieliśmy przecież wielkie programy, ale potrzebne były pieniądze, potrzebny był wzrost gospodarczy, potrzebna była naprawa państwa i to wszystko naraz. I to wszystko, szanowni państwo, przy wściekłym oporze ze strony nie tylko opozycji parlamentarnej, ale także nieporównanie szerszych sił. Bo gdyby przyszło nam się ścierać tylko z opozycją parlamentarną, to może to jest nazbyt pewne siebie, ale sądzę, że bez trudu dalibyśmy sobie radę. Ale tu przeciwnik był nieporównanie większy, szerszy. A poza tym opozycja parlamentarna w różnych krajach bywa różna, ale o opozycji totalnej, chociaż interesuję się polityką od dzieciństwa, nigdy przedtem nie słyszałem. A w Polsce, jak Państwo wiecie, bo to przecież oni sami siebie tak określają, powstała opozycja totalna. Czyli krótko mówiąc, droga była pod górę, ostro pod górę, jeszcze do tego obrzucana nos przez cały czas kamieniami i stawiano różnego rodzaju przeszkody. Mimo wszystko udało się. Udało się, szanowni państwo, dzięki naszej determinacji, naszemu wysiłkowi, ale także i dzięki temu, że coraz więcej Polaków, więcej niż ci, którzy poparli nas w trakcie wyborów, to było troszkę ponad 5 milionów obywateli, zaczęło w nasz program wierzyć. Zaczęło wierzyć, że to wszystko, co tutaj jest za mną wypisane, można zrobić. Myśmy przecież tego wszystkiego nie zapowiadali od razu. Myśmy szli do przodu rozmyślnie, odważnie, ale i ostrożnie. Na przykład najpierw 500+ od drugiego dziecka, bo na tyle mogło starczyć. A później dopiero, kiedy okazało się, że mamy także środki na to, żeby to 500+ było od pierwszego dziecka, to żeśmy wprowadzili. I to dotyczy tych wszystkich kolejnych piątek, które żeśmy zapowiadali. Myśmy to robili wraz z poprawą sytuacji finansową, wraz z naprawą finansów publicznych. Robiliśmy to, mówiąc takim zwykłym, potocznym, dla każdego zrozumiałym językiem, z głową. Czyli krótko mówiąc, jeżeli w Polsce rządzą ludzie z głową na właściwym miejscu i z właściwą zawartością, to można bardzo wiele. I to, szanowni państwo, jest bardzo ważny wniosek.
Bo w naszej historii wielokrotnie się powtarzało to, że nie można. W różnych historycznych kontekstach. Można by tutaj je wymieniać bardzo długo. Ale takie przeświadczenie o niemożności, o braku siły, niestety zbyt często nam towarzyszyło. Myśmy postanowili to przełamać. I można powiedzieć, żeśmy przełamali. I przełamaliśmy nie tylko dlatego, że dzisiaj realizowany jest wielki program społeczny, to jest 80 kilka miliardów złotych rocznie więcej niż było przedtem, bo przecież przedtem też były programy społeczne, tylko znacznie skromniejsze. Nie tylko dlatego, że wzrosły o dobrych kilkanaście procent, takich solidnych kilkanaście procent płace. Nie tylko dlatego, że mamy o 1/3 więcej pieniędzy w budżecie, nawet więcej niż o 1/3 więcej pieniędzy w budżecie. Nie tylko dlatego, że różne dziedziny naszego życia wzrastają mocniej niż przedtem, wspierane finansowo, ale także swoją własną siłą, swoją własną energią, właśnie tym przywróceniem wiary w to, że można. Ale także w tych dziedzinach, które wydawały się naprawdę nawet optymistom ponad nasze siły. Bo weźcie Państwo choćby kwestię tego, jak nasza ojczyzna, jak Polacy są oceniani w świecie, byli oceniani w świecie. Bardzo, bardzo wiele oskarżeń padało pod adresem naszego narodu i to oskarżeń skrajnie niesprawiedliwych. Dyfamowano nas, jak to się mówi. Obrażano, mówiąc prościej. I to działo się w bardzo wielu miejscach i stały za tym bardzo potężne środowiska, które chciały zdjąć winę z jednych, a przerzucić ją na innych, czyli właśnie na nas. Na takiej zasadzie niech ci silni będą co najmniej mniej winni, no bo już trudno było zrobić tak, żeby w ogóle nie byli winni, a ci słabsi, żeby część tej winy musieli dźwigać bez żadnego powodu, bez żadnego rzeczywistego zawinienia. I jeszcze raz powtórzę, za tym stały bardzo potężne siły. I co wydarzyło się w ciągu ostatnich lat? Co wydarzyło się 1 września tego roku w Warszawie i w Wieluniu? Prezydent Niemiec powiedział w końcu prawdę. Cała wina za zbrodnie w Polsce to wina Niemiec. Przy czym te zbrodnie dotyczyły nie tylko Żydów, ale także w ogromnym stopniu Polaków. Były ludobójstwem wobec naszego narodu. A przedtem było porozumienie Morawiecki-Netanjahu, gdzie też były słowa prawdy. I było wiele, wiele innych aktów, także ze strony Niemiec, które mówiły o tym, jak było naprawdę. To znaczy, że to, co działo się w Polsce przez wiele lat, ta pedagogika wstydu, ta zgoda na obrażanie, to był wynik nie tylko złej woli innych, pewnego antypolskiego pomysłu politycznego, ale także wynik tego, że polskie pseudoelity się na to zgadzały, że jeszcze do tego w tym uczestniczyły. To się skończyło. To się raz na zawsze skończyło. Ale dla nas musi być to przede wszystkim nauka, o której już tutaj mówiłem. My potrafimy. Kiedyś się mówiło, ktoś z nas ma już swoje lata i pamięta doskonale lata 70., a także i wcześniejsze. I pamiętacie Państwo pewnie takie określenie Polak potrafi. To z czasów Gierka. No wtedy najpierw wydawało się, że potrafi, a później jak przyszło co do czego, to okazało się, że się skończyło, jak się skończyło. Wielką plajtą, twardym lądowaniem, jak to się wtedy mówiło. Dziś, Szanowni Państwo, nasi wrogowie bardzo często mówią, że też tak to się u nas dzisiaj skończy. Że owszem, może jest i w tej chwili lepiej, ale to właśnie ta metoda, która była stosowana przez Gierka, ta metoda, którą stosowano w Grecji. Skądinąd jedno z drugim nie ma nic wspólnego, bo to były
są zupełnie inne systemy, czym innym był komunizm, a czym innym był system, który obowiązywał w Grecji. Ale chcę tylko powiedzieć jedno. To jest całkowite kłamstwo, całkowita nieprawda. My się nie rozwijamy na kredyt. My mamy coraz lepszą sytuację finansów publicznych. My w przyszłym roku będziemy mieli zrównoważony budżet. Jeśli nas dzisiaj w świecie pytają, a pytają, także oczywiście w Europie, jak wy to robicie, to właśnie dlatego dobrze się rozwijamy, mamy wielkie programy społeczne i jednocześnie ciągle poprawiającą się sytuację w finansach publicznych. I to jest, można powiedzieć, ten polski cud. I ten polski cud musi trwać. Ale poza tym, by rządzili ci, którzy potrafią, którzy wierzą, że można, potrzebne jest, szanowni państwo, także stale odnawiane poparcie społeczne. I to stale odnawiane poparcie społeczne to jest coś, czego w demokracji nie unikniemy. A wbrew opowieściom naszych przeciwników, także tych z zewnątrz, także panów Timmermansów w różnych odmianach, w Polsce demokracja trwa i ma się dobrze. I ma się dobrze także praworządność. I mogę powiedzieć, że choć ma się dobrze i myśmy naprawdę ani przez chwilę jej nie zagrozili, to jednak w tej dziedzinie trzeba będzie jeszcze wiele poprawić. I my to uczynimy. Ale najpierw musimy uzyskać właśnie to odnowione poparcie społeczne. I to jest, szanowni państwo, 13 października. 13 października. Tak, proszę państwa, zwyciężymy, ale musimy wiedzieć, jak zwyciężyć i po co zwyciężyć. I tutaj staje sprawa takiego planu na dalszą metę. O co chodzi? Do czego ma dążyć Polska? Co ma czekać Polaków? Nie tylko w tej kolejnej kadencji, tylko także w następnych latach. Bo żeby Polskę naprawdę wzmocnić, unowocześnić, wzbogacić, trzeba wielu lat. Myśmy uważali, że przedtem sytuacja nie dojrzała do tego, by tak daleko idące plany formułować. Baliśmy się, że zostaną przez naszych rodaków uznane za przedwczesne. Ale po tym doświadczeniu, po tym zdobyciu wiarygodności, bo sądzę, żeśmy ją zdobyli, obiecaliśmy i zrobiliśmy. Można już powiedzieć, że naszym celem jest budowa polskiej wersji państwa dobrobytu. Dlaczego państwa dobrobytu i dlaczego polskiej wersji? Otóż, szanowni państwo, w okresie powojennym po II wojnie światowej, po wielkim kryzysie lat 30. szukano nowych rozwiązań w sferze gospodarczej, ekonomicznej i społecznej. I znaleziono je. Po wojnie zaczęto w Europie budować państwa, które były oparte w niemałej mierze na zasadach społecznej sprawiedliwości, daleko idącej redystrybucji dochodu. Ten wielki podział między bogatymi a biednymi zaczął się znacznie zmniejszać. Polityka społeczna zapewniała pewne minimum ogromnym rzeszom obywateli. Rosły płace, rosła konsumpcja. To, co jeszcze niedługo przedtem było luksusem, stało się codziennością. Musicie państwo pamiętać, że na przykład
w domach robotniczych w latach 30. nawet w najbogatszych państwach Europy i w Stanach Zjednoczonych ciepła woda zdarzała się bardzo rzadko. Po wojnie stała się czymś zupełnie oczywistym. Ale to tylko przykład. To tylko przykład, bo można by te przykłady mnożyć. Zaczęła się motoryzacja, budowa mieszkań na ogromną skalę. Krótko mówiąc, powstało to, co w czasach komunizmu, to duża część z nas świetnie pamięta, nazywaliśmy Zachodem. Tym bogatym, doskonale żyjącym Zachodem. I to było właśnie państwo dobrobytu. Tyle tylko, że ta koncepcja w pewnym momencie zaczęła wyczerpywać swoje możliwości, zaczęła prowadzić do kryzysów. Dlaczego? Trudno by tutaj o tym mówić, zresztą mądrzejsi ode mnie do dziś dnia nie potrafią tak do końca z całą pewnością odpowiedzieć. Ale fakty są faktami. Ta koncepcja weszła w okres kryzysu i została zastąpiona koncepcją neoliberalną. Ta neoliberalna koncepcja przyszła w 1989 roku do Polski, tylko przyszła w wersji, można powiedzieć, dla kraju kolonialnego. Nie chcę powiedzieć tego inaczej, bo mnie oskarżą o rasizm. Ale, szanowni państwo, tak to rzeczywiście było. Skrajna, uproszczona, prostacka wersja, która w gruncie rzeczy nie była żadnym liberalizmem, tylko darwinizmem społecznym, czyli krótko mówiąc zasadą kto silniejszy, ten lepszy. Taka zasada zaczęła w Polsce obowiązywać i miała oczywiście swoich profitentów, głównie z komunistycznej nomenklatury, ale nie tylko, ale ogromna część społeczeństwa na tym cierpiała. I wmawiano Polakom, że to nie ma żadnej alternatywy, że to jest powszechnie przyjęte w świecie, że niczego innego zrobić nie można. My pokazaliśmy już w ciągu tych 4 lat, że można. Zresztą pierwsze próby nastąpiły wcześniej, jeszcze w latach 2005-2007 i takie zupełne początki krótkotrwałe w okresie rządu Jana Olszewskiego, czyli Porozumienia Centrum, czyli tej partii, która poprzedziła Prawo i Sprawiedliwość. Myśmy nigdy w tą bezalternatywną rzeczywistość nie wierzyli, ale nie mieliśmy siły, żeby te zmiany przeprowadzić. Dzisiaj już tą siłę mamy. Można powiedzieć, zdobyliśmy ten punkt odbicia, od którego możemy pójść czy też skoczyć nawet dalej. I chcemy tą właśnie polską, specyficzną wersję tego państwa w naszym kraju stworzyć, a w Europie w jakiejś mierze odtworzyć. To nie jest tak. Że to, co w Polsce musi być zawsze imitacją, wcale nie musi tak być. Myśmy wielokrotnie w dziejach, tych bardziej odległych dziejach, robili rzeczy, które inni mieli zrobić dopiero po wiekach. Mało kto wie, że polski autor, i to XVI-wieczny, jest w jakiejś mierze twórcą, czy w każdym razie współtwórcą, inspiratorem amerykańskiej konstytucji. Tutaj zresztą siedzi pan profesor, który o tym pisał. Otóż, szanowni państwo, i tym razem możemy być na przodzie. Możemy robić coś, czego inni nie robią. Możemy wskazać kierunek. I to jest właśnie ta nasza ambicja. Ona ma swój wymiar gospodarczy. Musimy dogonić przeciętną Unię Europejską. W tej chwili, jeżeli chodzi o PKB na głowę, czyli tą jakby roczną produkcję na głowę, to mamy tylko 71% i jednocześnie aż 71%, bo jeszcze nie tak dawno temu było to znacznie mniej. Ale to można zrobić. Naukowcy z SGH twierdzą, że potrzebujemy na to 14 lat. A jeżeli chodzi o dogonienie Niemiec, które są bogatsze od przeciętnej, chociaż wcale nie są najbogatsze w Europie, są bogatsze od nich państwa, trzeba 21 lat. Nasz energiczny premier, pełen dobrej woli i nadziei, twierdzi, że możemy to zrobić szybciej. Sądzę, że może się to nam udać. W każdym razie ten wymiar ekonomiczny jest do osiągnięcia,
ale sztuką jest osiągnięcie takiego postępu ekonomicznego przy jednoczesnym utrzymywaniu i rozszerzaniu wraz ze wzrostem możliwości polityki społecznej, wraz z polityką, która będzie zmierzała do wyrównywania, niezupełnego oczywiście, ale jednak wyrównywania różnic między grupami społecznymi i między regionami. Bo to razem wziąwszy nazywa się sprawiedliwość, a to nasze państwo ma być państwem sprawiedliwym. I w tym kontekście trzeba widzieć także część tych planów, bo to zadanie, które Pan był łaskaw mi postawić, żeby wszystko, co ma być zrobione, opisać, to jest cała książka, no przekracza moje możliwości. Bardzo mi przykro, ale nie jestem w stanie. Natomiast, Szanowni Państwo, bardzo dużo się mówi o płacy minimalnej. 3000 od 1 stycznia 2021, 4000 od 1 stycznia 2024, ale to będzie zdecydowane jeszcze w tej kadencji, która zacznie się po 13 października. Otóż, Szanowni Państwo, niektórzy mówią, że to będzie wielkie nieszczęście, prawdziwa burza z piorunami i gradowicie dla gospodarki. To jest kłamstwo. To jest wielkie kłamstwo. Nasza gospodarka może iść do przodu pod jednym warunkiem, że będzie się unowocześniała. To znaczy, że będzie postęp organizacyjny i będzie postęp technologiczny. Kiedy taki postęp w gospodarce prywatnej następuje? A polska gospodarka jest w ogromnej mierze prywatna i oczywiście ma taką pozostać, bo ci, którzy twierdzą, że my jesteśmy etatystami i chcemy upaństwawiać gospodarkę, mówią po prostu całkowitą nieprawdę, kłamią. Otóż ten postęp następuje wtedy, kiedy to się opłaca, bo tym kieruje się przedsiębiorca. A kiedy się opłaca? Kiedy praca jest droga. Wtedy dobrze ją substytuować właśnie postępem organizacyjnym i technologicznym. Jeżeli my chcemy stworzyć ten mechanizm napędu, z jednej strony napędu odnoszącego się do płac, do stopy życiowej, do dochodów, a z drugiej strony właśnie napędu odnoszącego się do postępu naszej gospodarki, to musimy właśnie czynić tak, jak zapowiadamy. I będziemy tą drogą szli. Będziemy tą drogą szli, bo po prostu innej nie ma. Innej nie ma, jeżeli chcemy osiągnąć nasze bardzo ambitne cele. Pamiętajcie Państwo, że w dziejach Polski były tylko bardzo króciutkie, incydentalne momenty, kiedy znajdowaliśmy się na poziomie zbliżonym do Zachodu, czy zbliżonym do Niemiec. Gdzieś tam około 580 roku, kiedy polska gospodarka ta pierwszej Rzeczypospolitej była u szczytu, może po wojnie 30-letniej, kiedy Niemcy były bardzo zniszczone, to były właśnie tego rodzaju momenty. Natomiast tak by to była sytuacja już na trwałe, tak nie było nigdy. My chcemy zrobić coś naprawdę wielkiego, naprawdę niezwykłego. Chcemy, by Polska, kraj środkowej Europy, stał się krajem na poziomie tych najlepiej rozwiniętych krajów Zachodu. To jest osiągnięcie na poziomie Japonii czy Korei Południowej. I my to też zrobimy. Zrobimy to, ale zrobimy to także realizując jeszcze jedno zadanie. Tym zadaniem jest obrona naszych wartości. I tych narodowych, i tych odnoszących się do naszej religii, i tych odnoszących się do rodziny. To jest dziś wszystko przedmiot potężnego ataku. Ci, którzy chcą uczynić z naszego społeczeństwa, zresztą także z innych społeczeństw na Zachodzie, takie bezradne grupy, nie mające żadnej tożsamości, grupy, którymi można dowolnie manipulować i korzystać z tego, muszą w Polsce przegrać. Oni gdzie indziej mogą sobie wygrywać. W Polsce muszą przegrać.
i Prawo i Sprawiedliwość, sojusznicy, są jedyną gwarancją tego, że przegrają. Jeśli wygrają nasi przeciwnicy, to powtarzam w różnych miejscach, ale cóż, podczas kampanii wyborczej trzeba powtarzać. Nie będzie tak, jak było, jak pani reżyser powiedziała, tylko będzie dużo gorzej niż było. Z całą pewnością dużo gorzej, bo do tych wszystkich patologii, do kryzysu właściwie w każdej dziedzinie, do upadku finansów publicznych, do podporządkowywania naszych interesów interesom obcym dojdzie jeszcze i ta wojna, tylko prowadzona w istocie co najmniej z cichym, a być może nawet z jawnym poparciem władz. I wtedy może być ona skuteczna. Musimy się przed tym obronić. Musimy obronić Polaków przed wiarą w to, co im się wmawia, że jeśli chcecie być tak zamożni, żyć tak dobrze, jak żyje się w wielu krajach na Zachodzie, to musicie być tacy sami jak oni. Nie musimy być tacy sami. Oni przeżywają dzisiaj ciężką chorobę i żądanie od nas, żebyśmy się pozwolili tą chorobą zarazić, to jest naprawdę żądanie zbyt daleko idące. Czyli krótko mówiąc, żadnych dwóch mamuś, żadnych dwóch tatusiów. No właśnie, dziękuję. I proszę Państwa, musimy obronić, jest to jedno z drugim się łączy, jeszcze jedną wartość naszego życia społecznego, politycznego, to jest wolność. Ona się niestety w wielu krajach na Zachodzie, w szczególności na Zachodzie Europy, w Stanach Zjednoczonych jest może lepiej, chociaż też niezbyt dobrze, cofa. Coraz więcej tematów właśnie, szczególnie z tej sfery, o której mówiłem przed chwilą, to są tematy tabu. Jeżeli ktoś ma inne poglądy niż te, które są powszechnie głoszone przez media, to albo siedzi cicho, albo musi ponieść konsekwencje. Nie tak dawno w Szkocji pewien uczeń stwierdził, że jednak nie ma innych płci, jest tylko kobieta albo mężczyzna. I szanowni Państwo, został z tego powodu najpierw zawieszony w prawach ucznia, a następnie wyrzucony ze szkoły. I to jest jeden z bardzo licznych przykładów. A tak przy okazji, żeby Państwo to wiedzieli, bo ja nie ukrywam, że ja sam się o tym dowiedziałem niedawno. Otóż, szanowni Państwo, różnice między kobietą a mężczyzną, nawet jeżeli te różne drugorzędne cechy się jakoś tam mieszają, można rozpoznać już na poziomie komórki. Już komórki są inne kobiet i mężczyzn. Czyli krótko mówiąc, każdy się rodzi albo kobietą, albo mężczyzną. Każdy. Inny człowiek z kolei we Francji odpowiadał karnie za to, że stwierdził, że ze związku dwóch mężczyzn nie może być dzieci. Tak, proszę Państwa, tu nie ma się co śmiać. Są tacy, którzy proponują, żeby tak było w Polsce. Więc proszę Państwa, to też musimy obronić. Obronić polską wolność. Dziękuję. Musimy być wyspą wolności, nawet jeżeli wokół tej wolności nie będzie. I musimy być także wyspą sprawiedliwości, solidarności i rozwoju. I to jest nasz cel. I to jest cel możliwy do zrealizowania. To zostało już pokazane. Teraz potrzebne jest tylko jedno. Potrzebne jest zwycięstwo. Ale zwycięstwo trzeba wywalczyć. Walcząc do ostatniej chwili, do północy,
11 października, czyli ostatniego dnia kampanii wyborczej. Jeżeli będziemy walczyli do końca, z całą determinacją, jeśli będziemy pamiętali, że to nie sondaże, nawet najlepsze, wygrywają wybory, tylko przy urnach się wygrywa wybory, to z całą pewnością zwyciężymy. I jeśli o coś na koniec proszę, to tylko to, żebyśmy jeszcze raz wspólnie powtórzyli. Zwyciężymy!